Cześć, witam, Egarasz Megzon. Dzisiaj z autostrady A2 jedziemy na wschód do naszych przyjaciół Przemka i Asi z kanału Kępa Marzeń. Razem będziemy budować plotel laserowy. Zapraszam. Cześć, witajcie. Z tej strony Przemas, pracownia stalarska Kępa Marzeń. Witam Was serdecznie. A jeszcze bardziej miło mi jest powitać dzisiaj Tomka z kanału Garage Make Zone. Naprawdę jestem szczęśliwy i zadowolony. Tomku, ile czasu się znamy? O, to już dobrze ponad rok. Ponad rok, myślę, że dłużej. Ponad rok. Spotkaliśmy się też na jeden dzień, byliście u nas i coś zakiełkowało. No coś zakiełkowało, a efekty stoją tutaj za nami. Tak, słuchajcie, jeszcze zanim Tomkowi oddam głos, bo jest naprawdę wysokiej klasy specjalistą z elektroniki, z nowoczesnych technologii. Tomek razem z Sarą. Garage Make Zone to nie tylko Tomek, jest też Sara, cała jego rodzina zajmują się drukarkami 3D, tak? Co jest jeszcze waszą... Drukarki 3D, znaczy to jest tak, że my się staramy łączyć jedno z drugim, czyli trochę to, co ty robisz tutaj. Czyli też i stolarstwo właśnie, słuchajcie. Trochę tak. Bardziej dlatego, że... hobbystycznie... Tak, oczywiście, to żadne zawodostwo. Ja z zawodu jestem inżynierem telekomunikacji, gdzieś tam zahaczamy o elektronikę, ale to jest jakby... Moja praca zawodowa z hobby tylko się ociera. Okej. Okay. Tak? W świecie elektroniki. Natomiast zawsze chcieliśmy łączyć jedno z drugim. To znaczy trochę gdzieś tam pracy w drewnie i podłączyć do tego nowoczesne technologie i nowoczesną elektronikę. Na ile nam się to udaje? Nie wiem. Nie oceniasz. Na ile im się udaje? Naprawdę im się udaje, to super, wyśmienicie. Byliście u nas, spędziliśmy sobie przede wszystkim fajny weekend. Tak. Od tego trzeba zacząć. Fantastyczny weekend. Słuchajcie, po pierwsze fajna atmosfera. Naprawdę luźno, bez napinki i o to chodzi. Spotkało się dwóch makerów. Tak naprawdę nie można powiedzieć jeden stolarz, drugi elektronik. Nie, nie. Dwóch makerów, których kręci po prostu majsterkowanie i pasja do drewna, po prostu usiedliśmy przy jednym stole i zaczęliśmy grzebać razem. Dokładnie. Dokończając to, co przywiozłem w częściach razem ze sobą i powstało to, co powstało. Ja się bardzo dużo nauczyłem. Ja coś tam kiedyś grzebałem, niewiele. Troszkę z informatyki coś tam potrafię, ale Tomek z Sarą naprawdę wiedza ogromna i bardzo Wam polecam też kanał. Zajrzyjcie tam koniecznie, jeżeli chcecie naprawdę super fajnych porad dotyczących druku 3D, ploterów CNC, ploterów laserowych, które właśnie Tomek z Sarą zbudowali przez te dwa dni, które u nas byli. Zapraszam Was serdecznie. Ale ja już kończę, bo nie o mnie dzisiaj, ja chcę Wam pokazać. Niech Tomek opowie, co zrobiliśmy, co zbudowaliśmy. I ja już uciekam w cień. Tomku, proszę, opowiadać. Słuchajcie, no to zacznijmy od tego, że gdzieś tam w okolicach marca, kwietnia pojawiliśmy się tutaj po raz pierwszy. Fantastyczny wyjazd, bardzo krótki, bo mieliśmy czasu tyle, ale zdążyliśmy ustalić sprzętem jedno, że na pewno chcemy iść w tym samym kierunku i mamy podobne zainteresowania. On może mnie wesprzeć w czymś, a ja mogę go wesprzeć w czymś innym. I to jest to moje coś innego, bo Przemek nie będzie wspierał jeszcze przy pracach w drewnie, bo moja wiedza jakaś tam na ten temat jest, ale mglista i dawno zdobywana, więc trzeba to wszystko odnowić. To będzie Przemka rola już niedługo. A moja rola polega na tym, żeby zmontować mu laserowy ploter, w którym będzie mógł sobie grawerować różne napisy, będzie mógł coś tam przecinać i tak dalej. Przecinaniem na razie jest to tak sobie. Generalnie rzecz biorąc, dlatego że tutaj jeszcze dojdzie kareta z podnoszoną osią. I wtedy ta maszyna zyska nowe funkcje. Tak po cichu właśnie przyznam, że mam zamiar tu jeszcze raz przyjechać po prostu. Zapraszam serdecznie. Taki zły plan po prostu. Bardzo fajnie. Tak przyjechałbym za jednym razem, no i co? Wszystko pozamiatało, no co? Bardzo przyjemne. Laser uruchomiliśmy, przywieźliśmy tą maszynę, ona była przygotowywana wcześniej.
Ta oś Z też była przygotowana, niestety już tak na poważnie mówiąc nie zadziałała tak jak powinna. I dlatego muszę wprowadzić pewne zmiany i przyjechać jeszcze raz, co zrobię naprawdę z przyjemnością. Bo to znowu będą rozmowy do trzeciej nad ranem. Co się mi naprawdę bardzo rzadko zdarza. Maszynę uruchomiliśmy w ciągu 2 dni, już tutaj na miejscu. To jest maszyna, która no nie ma dna. Normalnie przy maszynach CNC, jak się je robi, to tak widzicie, tutaj jest ten olbrzym i on ma stół roboczy. Na nim nie można zrobić pewnych rzeczy. Pierwszy pomysł był taki, żeby podpiąć laser tutaj do tej maszyny. No i to by się dało pewnie zrobić. Ale ja nie chciałem po pierwsze ruszać komputera pokładowego tej maszyny, bo ona jest na gwarancji. Gdyby coś poszło nie tak, a prawa Markiego, jak wszyscy wiemy, działają, no to mogłoby się to źle skończyć. Więc doszedłem do wniosku, że nie mówiąc Przemkowi nic, zbuduję mu drugi ploter nakładany na ten. Więc mam stół, mogę na nim położyć materiał, ale jest jeszcze jeden dodatkowy plus. Gdzie jeżeli Przemo zbudujesz jakiś stołek, ustawisz tą maszynę na podporach, ustawisz stołek w środku, będziesz mógł grawerować tam na jego powierzchni, będziesz mógł grawerować na nogach, będziesz mógł właściwie wypalić wszystko, co chcesz i gdybyśmy ten laser zamontowali tutaj, to już tej możliwości by nie było. Super rozwiązanie. Więc to takie sprytne rozwiązanie, które tutaj wymyśliłem i doszedłem do wniosku, że będzie lepiej, jeśli ta rama nie będzie miała dna. Sorry Tomku, że na chwilę ci w zdanie wejdę, bo ja nie jestem zwolennikiem tak za kamery. Nie byłem zwolennikiem drukarek 3D, ale jak sobie przyjechał z drukarką 3D, słuchajcie, i te wszystkie elementy, które tutaj są, są wydrukowane przez niego w 3D razem z całą. Te wszystkie części, które tutaj widzicie, te żółte części, to wszystko są części zaprojektowane w programie SketchUp i wydrukowane na drukarce 3D. I o ile główną ramę przywieźliśmy właściwie w całości, to niektóre elementy dorabialiśmy tutaj na miejscu, na przykład obudowę komputera pokładowego, mocowanie łańcucha tutaj z tyłu. Te rzeczy były dorabiane tu na miejscu i Przemek zobaczył, co to jest druk 3D. Jak ja byłem tutaj poprzednim razem, to jak mówiłem, Przemek, drukarka i nawet drewniane filamenty, no wiesz, nie, to jakoś mnie nie ciągnie. Ja wiedziałem, że jak przywiozę drukarkę i ją tutaj puszczę, to Przemek zmieni zdanie i tak się stało. I to jest mój kolejny sukces, taki mały, moja kolejna cegiełka. Myślę, że w krótkim czasie będzie kolejny użytkownik drukarek. Pewnie chcielibyście zobaczyć, jak to działa. I generalnie rzecz biorąc, wszystko, co ta maszyna zawiera, jest open source. Czyli jest dostępne za free i jest dostępne dla każdego i do znalezienia w internecie. Elektronika to zwykłe Arduino Uno. Wyposażone w specjalny shield nakładany, który pozwala na sterowanie maszyną, na sterowanie silnikami krokowymi. Silniki krokowe pochodzą z japońskiej kserokopiarki. Silniki NEMA 17. Sterowane za pomocą darmowego programu Laser GRBL, czyli takiego programu, który od razu generuje, jest to CAM, który na przykład ze zdjęcia od razu wygeneruje Wam G-kod i za pomocą tego G-kodu będzie sterował laserem, który wypali coś tam na sklejce czy desce. Tak to w skrócie działa. Jeżeli będziecie mieli ochotę na więcej informacji, to się, że tak powiem, da sprawdzić u nas na stronie internetowej, na Garaż Medzon. Tam zapraszamy na Facebooka. U nas takie informacje znajdziecie. To nie jest jedyny ploter, którym operujemy. Jest tego znacznie więcej. Także jeżeli Was interesują takie tematy, to zapraszam. Na pewno każdemu pomożemy i każdemu wskażemy przynajmniej drogę i przynajmniej kierunek. No to co, odpalimy ją. Ten laser posiada plankę celowniczą. Żebyśmy mogli ustawić tutaj idealną ostrość. Uruchamiamy na sterowniku taki przycisk. On wtedy wchodzi w taki tryb, gdzie dioda świecąca jedna jedyna na płycie sterownika po prostu miga. I mamy bardzo, bardzo słabą wiązkę, dzięki której możemy ustawić ostrość lasera. Ostrość ustawia się na najmniejszą możliwą plamkę.
I tu ważna rzecz. Okulary. Nie podchodzi się do laserów bez okularów ochronnych, bo oczy macie jedne. To, że nie patrzycie w główną wiązkę, to nie znaczy, że wiązka odbita nie jest w stanie zrobić wam krzywdy. Oczywiście, że jest w stanie i dlatego cokolwiek robicie przy laserach, czy będziecie robić przy laserach, to zawsze używajcie okularów ochronnych. To tyle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Nie podkładamy rąk, nie próbujemy robić sobie tatuaży, jak pewien Rosjanin na YouTubie. To jest do grawerowania w drewnie, dobra? To się umówmy. I jeszcze w paru innych materiałach. Dobra, to co? Wyłączamy plamkę celowniczą teraz, to pewnie będzie widać. Laser zgasł. A ja uruchomię grawerowanie. Jakie prędkości tam tu ustaliłeś? Prędkość tutaj to bodaj 3000 chyba ustawiłem, 3000 mm na minutę. I moc? I moc 400... No tak, moc 400 i zakres jednostek to jest od 0 do 1000, czyli 0,4 no, pełnej mocy lasera. Laser ma 3,5 W maksymalnie. To jest efekt pracy naszego lasera. To tylko jeden z efektów, bo testów zrobiliśmy dużo więcej. To zrobiliśmy na waszych oczach. Laser może wycinać dzięki temu oprogramowaniu. Właściwie prosto z napisu wykonanego w programie graficznym, takim podobnym do Corela, ja używam Inkscape'a darmowego. Można można wypalić taki napis, ale można też wypalić coś lepszego. I to jest też test, który robiliśmy trochę wcześniej. G-code zrobiony ze zdjęcia. Więcej testów. Jeszcze więcej testów. Naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Tomek mówi, że laser się trafił mi naprawdę w porządku. No, różnie bywa. To są lasery sprowadzane z Chin. One mają generalnie rzecz biorąc wady i zalety, jak wszystko na tym świecie, tak? Zaletą na pewno jest cena, bardzo przystępna, bo taki laser można zdobyć, no powiedzmy w granicach 100 dolarów, który już coś potrafi i w miarę szybko pracuje, ale może się trafić niestety różnie. Ten to jest najlepszy, z jakim miałem do czynienia do tej pory, ja miałem chyba 4 czy 5 w rękach. Okay. Naprawdę masz farta. On wygląda, jakby miał więcej mocy niż powinien mieć. Prawdę mówiąc. No, naprawdę. A 3,5-watowy laser. Rysował tak dokładnie, tak czysto. 3,5-watowy laser na dębowej desce. Praktycznie musieliśmy dopasowywać, żeby ten napis był taki, jaki powinien być, a nie był przepalony. Co mi się nie zdarzało nawet na niektórych sklejkach z niektórymi laserami. Więc naprawdę ta głowica jest super. No co? To tyle. Proste urządzenie. Pamiętajcie zawsze o okularach przy laserach, jeżeli się będziecie z tym bawić. Jeżeli was interesuje temat, to zapraszam do nas. Na pewno chętnie pomożemy, na pewno chętnie podpowiemy. Mamy swoją grupę na Facebooku. Jest już tam kilka innych konstrukcji, które zostały skonstruowane przez naszych użytkowników, naszych zaprzyjaźnionych użytkowników. Możecie konstruować własne konstrukcje i na pewno dostaniecie wszelką merytoryczną pomoc z naszej strony. Dziękuję wam bardzo i dziękuję Przemkowi za zaproszenie, za fantastyczny weekend, za cudowne po prostu dwa dni. Fajny czas, fajni ludzie, naprawdę zapraszam, polecam.
O to chodzi, słuchajcie, pasja łączy, bardzo fajne, super relacje z Tomkiem, z jego całą rodziną, polecam, o to chodzi. Oczywiście, że o to chodzi, przede wszystkim o to chodzi. Przede wszystkim ludzie, tak, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, no i co, następnym razem spotykamy się u nas. Dokładnie. Trzymajcie się. Trzymajcie się, hej.